Cześć, witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam Was na kolejną serię pytań, Waszych spostrzeżeń i moich odpowiedzi. Zaczniemy sobie bardzo pozytywnym komentarzem od Małgorzaty. Na diecie keto śródziemnomorskiej schudłam 26 kg. Z rozmiaru 46 zeszłam na 38. Zastosowałam też post przerywany 8/24. Oczywiście pozbyłam się też insulinooporności, cukier od roku na poziomie 80. Dziękuję Pani, robi Pani bardzo dobrą robotę. Tak trzymać. Zapomniałam dodać, że mam 58 lat, a czuję się na 30. Pani Małgorzato, wielkie gratulacje i właśnie Pani Małgorzata jest przykładem, że dobrze zbilansowane żywienie, zadbanie o siebie może naprawdę wręcz odmienić nam życie i wręcz cofnąć ten nasz wiek metaboliczny, bo najważniejsze jest to, jak się czujemy właśnie sami z sobą, także super. I dlatego też przytoczyłam Wam ten komentarz, bo po pierwsze, warto się dzielić tymi dobrymi rzeczami, a nie tylko mówić o tych jakichś tam złych czy problemach, jak to na przykład jest niestety w telewizji, więc myślę, że mówmy tutaj też o dobrych rzeczach. Natomiast też jest jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, bo jeżeli by taki komentarz pojawił się pewnie na jakimś forum albo na Facebooku, na jakiejś keto grupie, to pod spodem byłoby po prostu 1000 pytań, a możesz mi podać swój przykładowy jadłospis, co jadłaś, jak to zrobiłaś i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby wiele osób myślało, że jeżeli powtórzą dokładnie to, co zrobiła Małgorzata, to będą mieć ten sam efekt. I moi drodzy, tak to nie działa. Myślę, że Małgorzata dowiedziała się, czego potrzebuje, jakby wyedukowała się w temacie, zaaplikowała to do siebie i to w jej przypadku jakby ten jej konkretny plan działania zadziałał dla niej. I musimy właśnie bardzo indywidualnie podchodzić do tematu chociażby odchudzania czy zdrowego odżywiania, bo to, co działa dla mnie, niekoniecznie działa dla Ciebie i zawsze trzeba to jakby przełożyć na swoje, więc i też uzbroić się w cierpliwość, bo myślę, że to nie zadziało się pewnie, tutaj akurat Małgorzata nie napisała, w jakim to było okresie czasu, ale przypuszczam, że nie zadziało się to w miesiąc ani dwa, a my nieraz oczekujemy po prostu po tygodniu przejścia na dietę, jak tam nie ma już 5 kg na wadze w dół, no to już jest tragedia. Także nieraz trzeba też na te efekty poczekać. Także z jednej strony Małgorzata to właśnie jest przykładem, że rzeczywiście można mieć fantastyczne efekty, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, żeby też nie myśleć, że dieta keto to jest po prostu jakaś dieta cud i trzeba naprawdę odrobić tą pracę domową, zrobić badania, wszystko posprawdzać, żeby rzeczywiście jakby to, co robimy, współgrało z nami i z tym, jakie potrzeby my mamy, ma nasz organizm w danym momencie. Ale jeszcze raz wielkie brawa dla Małgorzaty. Natalia, teraz całkiem poważnie. Jestem w 5 tygodniu adaptacji i od 1,5 tygodnia mam wysypkę, już na szczęście mniej nasiloną, na brzuchu. Planuję ciążę i pytanie, czy wysypka, a więc pozbywanie się toksyn z organizmu wpłynie na rozwijające się dziecko? Natalio, rzeczywiście jakby wysypka może być powodowana tym, że właśnie my się oczyszczamy i te toksyny przez skórę również usuwamy. Może to być też tak zwany keto rash i to jest wysypka o nie do końca stwierdzonych przyczynach, ale też nieraz mówi się, że może być to pozbywanie się toksyn albo po prostu jakby niektóre ciała ketonowe, aceton, który właśnie przez skórę czy przez oddech potrafimy się go pozbywać, pozbywamy się go w dużych ilościach na początku i później tak naprawdę już nie mamy aż takiego wydalania tych ciał ketonowych i ta wysypka przechodzi. Okej, to raz jest osobny film, także jak ktoś się tym interesuje, to zapraszam. Ale pytasz, czy to wpłynie na rozwijające się dziecko? Przede wszystkim, znaczy nie. To, że mamy wysypkę, nie wpłynie, czy tam jakoś w ten sposób usuwane są toksyny bądź nie, bo to też mogą być różne przyczyny, to nie wpłynie negatywnie na dziecko. Natomiast, tak jak już Wam nieraz mówiłam, ja nie polecam ketoadaptacji razem z ciążą. Najpierw warto przejść ketoadaptację i później, bo to może pomóc niektórym osobom, które mają z tym problem, zajść w ciążę, rzeczywiście. Natomiast jeżeli jestem na keto,
i zachodzę w ciążę, to nie bójcie się, że cokolwiek złego temu dziecku się stanie, bo ja też jestem tego przykładem. Moja córka ma już 8 miesięcy i ja jakby zachodząc w ciążę byłam w ketozie, później w niej nie byłam cały czas, byłam bardziej na low carbie z różnymi etapami, a teraz też karmiąc piersią jestem w ketozie i moje dziecko jest zdrowe i wszystko jest w porządku. Natomiast to zawsze warto skonsultować ze specjalistą i na pewno jeżeli jakby jesteśmy w trakcie kiedy adaptacji, zejdziemy w ciążę, to wtedy warto się zastanowić, czy to jest odpowiednia droga, jak się czujemy i dopasować to indywidualnie do siebie. Naprawdę to nie jest etap, to nie jest czas na eksperymenty, także też w ten sposób proszę do tego podejdźcie, ale moim zdaniem to też nie jest czas na to, aby stosować się do zaleceń wysokowęglowodanowych, jakie są w większości przypadków dla kobiet w ciąży, tych takich ogólnych, odgórnych naszych, bo jakby wychodząc z ketozy w ciąży i wchodząc na wysokie węglowodany, no nie jest trudno o na przykład cukrzycę ciążową, także z tym też trzeba rozsądnie i myślę po prostu popracować ze specjalistą. Pytanie od Witolda. Hej, ja mam rano 0,2 mmol ciałketonowych, rozumiem, a wieczorem 1,1,2, nawet po poście. Zepsuty glukometr, chudnę, przybieram masę mięśniowej. Czy to normalne? Jestem rok na keto. Witoldzie, jeżeli chudniesz, przybierasz masę mięśniową i dobrze się czujesz, to uważam, że wszystko jest w porządku. Natomiast w takim wypadku radziłabym Ci nie tylko sprawdzić ciała ketonowe, ale też zbadać glukozę. Może ją badasz, ale tutaj nie napisałeś, ponieważ mamy rano tak zwany efekt brzasku, czyli właśnie wyższe poziomy glukozy, które niektóre osoby u siebie obserwują. I one również na keto mogą niektórym się przytrafić, szczególnie jak są jakieś wyzwania, stres, mało snu, albo bardzo mało węglowodanów przez długi czas. Czasem też może to podnieść glikemię, jakby tutaj przyczyn może być wiele. Dlatego i nieraz to będzie skorelowane z tym, że wtedy ciała ketonowe nam spadają. Nie wiem, co to znaczy u Ciebie po poście, bo jeżeli jesteś na dłuższym poście, powiedzmy takim chociażby 24-godzinnym, no to już podczas takiego postu zazwyczaj ta glukoza się nam obniży i zdąży się obniżyć i jest nisko i wtedy ciała ketonowe automatycznie idą w górę. Więc jeżeli po 24 godzinach postu ty masz 0,2 mmol ketonów, to być może coś jest nie tak z tym pomiarem. Ale też znowu polecam na początek zbadać sobie glikemię i wtedy ewentualnie to po prostu sprawdzić, bo może być to kwestia tego, że niektóre osoby rzeczywiście rano mają wyższe poziomy glukozy, tym samym niższe poziomy ciał ketonowych, a w ciągu dnia ta glikemia im się obniża i równocześnie ciała ketonowe idą w górę. Więc zawsze jakby to warto analizować razem, plus objawy. No jeżeli dobrze się czujesz, to jakby myślę, że to jest dużo ważniejsze niż to, jaki wynik masz pod kątem tych ciał ketonowych. Pytanie od Rafała. Cześć, bardzo proszę o pomoc. Jestem zwolennikiem postów 36, 48, 70 i 72-godzinnych. Niestety mam problem przy wychodzeniu z nich. Nie wiem, jak długo się z nich wychodzi i jakim pokarmem. Za każdym razem mam biegunkę. Proszę pokrótce powiedzieć, co należałoby zjeść i jak długo ma trwać wychodzenie przy diecie keto. Pozdrawiam, Rafał. PS. Bardzo dziękuję za filmy i mega wiedzę. Rafał, bardzo Ci dziękuję za miłe słowa. Jeżeli chodzi o posty takie trzydniowe nawet, to nie są jakieś bardzo długie posty i z zasady tak naprawdę wychodzenie z nich to nie jest tak jak wychodzenie z jakiegoś dłuższego postu, czy na przykład z postu Dąbrowskiej, że tam trzeba się do tego jakoś bardzo przygotować. I na przykład, no nie wiem, jak ja robiłam, już dawno robiłam, no bo teraz karmię i byłam w ciąży, ale jak robię takie posty, to nie mam potrzeby jakiegoś konkretnego wychodzenia. Jedyne, co warto zrobić, to rzeczywiście warto zadbać o odpowiednią podaż białka po takim wyjściu z tego postu, żeby tych aminokwasów sobie dostarczyć. Więc zwracamy uwagę na dobrej jakości białko, szczególnie w tym pierwszym posiłku po poście. I też staramy się, aby te posiłki nie były jakieś bardzo duże. Natomiast jeżeli u Ciebie pojawiają się biegunki, to ogólnie prawdopodobnie powinieneś bardziej zadbać o swoje trawienie, bo tutaj układ pokarmowy, on się trochę, można powiedzieć, rozleniwia. Natomiast, tak jak mówię, to jeszcze jest dość krótki okres czasu, więc jeżeli u Ciebie już po 2 czy 3 dniach dostajesz biegunkę, no to znaczy, że być może to trawienie jest ogólnie osłabione i szczególnie widać to właśnie po postach. Na pewno po takim poście, tak czy inaczej, jakby ciało jest, właśnie organizm, układ trawienny jest bardziej wrażliwy na to jedzenie, dlatego też jeżeli to Cię dotyczy, to postaraj się nie jeść ani bardzo dużych posiłków, tylko wychodzić z postu raczej mniejszym posiłkiem, mniejszymi porcjami, dopiero później to zwiększać objętościowo i też nie jechać w bardzo wysokotłuszczowe
potrawy. To nie znaczy, że nie możesz zjeść ketogenicznego posiłku, ale postaraj się tam po prostu nie zarzucić tego jakoś bardzo tłuszczem, żeby to nie było też ciężkostrawne. Na przykład, no nie wiem, jajecznicę na maśle, gdzie tego tłuszczu będzie dużo, to już może być na przykład za dużo i być może lepiej jest zjeść jakąś sałatkę, na przykład z chudszym mięsem czy z rybą, czy nawet z jajkiem i po prostu dodać sobie do tego trochę oliwy z oliwek, żeby tam też bardziej pójść właśnie w błonnik i w źródła roślinne i w ogóle możesz spróbować tak bardziej wegetariańsko potraktować te pierwsze posiłki po poście i bardziej właśnie warzywnie. Być może to Tobie pomoże. No i postaraj się o ten układ pokarmowy i trawienie zadbać po prostu na co dzień, ale jak to zrobić, to też już takie filmy były na kanale, więc tutaj myślę, że możesz z nich skorzystać, jeżeli masz jeszcze wątpliwości. Mamy pytanie od Marty. Czy BHB wyrzuca z postu? W ogóle, moi drodzy, wciąż dostaję dużo pytań. Czy coś tam, wsadź sobie co chcesz, wyrzuca z postu? Ja specjalnie nagrałam na ten temat film, co wyrzuca z postu, więc wszystkich Was tam odsyłam. Nie będę odpowiadać na poszczególne pytania, czy to i to, czy herbatka z tego, tamtego wyrzuca z postu, bo na ten temat już nagrałam film i to, mam nadzieję, jest tam na tyle dokładnie wytłumaczone, że sobie można podstawić te różne rzeczy, nad którymi się zastanawiamy. Natomiast pod tym BHB, o to BHB było ostatnio już sporo pytań i rzeczywiście więcej osób się tym interesuje, więc jeszcze rozwijmy sobie temat BHB. BHB, czyli egzogenne ciała ketonowe, suplement, który po prostu, no jakby branie tego suplementu polega na tym, że przyjmujemy ciała ketonowe, te, które również, jeżeli jesteśmy w stanie ketozy, potrafimy wytwarzać. Więc tak naprawdę, w zależności od tego, znowu, jaką mamy definicję postu, tutaj nawiązuję do tego filmu, który dla Was nagrałam, można powiedzieć, że tak bądź nie, ale według mnie BHB nie wyrzuca z postu, ponieważ dostarczamy sobie jakby substancji, którą i tak endogennie sobie produkujemy, czyli BHB, i po prostu jest to energia, którą bezpośrednio będziemy wykorzystywać. Oczywiście w BHB, w suplementach zazwyczaj jest jakiś słodzik, też są to sole, więc tutaj pod kątem tych soli to akurat nie ma problemu, ale ten słodzik no jest jakimś dodatkiem, więc pytanie, czy po spożyciu BHB Tobie skacze cukier? Znowu, możesz sobie to sprawdzić, ale zazwyczaj są to tak niewielkie ilości, że nie powinno być tego efektu wzrostu glikemii czy wzrostu insuliny. Natomiast pytanie, czy jest to potrzebne, bo jeżeli jesteśmy na keto i mamy podczas postu wysokie ciała ketonowe, no bo one nam jeszcze rosną podczas postu, no to czy pytanie, po co chcesz sobie dokładać ciał ketonowych w trakcie puszczenia, kiedy zazwyczaj właśnie w trakcie puszczenia, kiedy mamy wysokie ciała ketonowe, to właśnie mamy taki ostry umysł, jesteśmy w stanie się skupić i tak dalej, no bo tak jak się mówi, energia nie idzie wtedy w trawienie. Natomiast no, jeżeli ktoś na przykład nie jest na keto i chce wejść z powrotem w ketozę i robi to postem, albo nie jest w ogóle na keto, albo jest na jakimś low carbie, ale nie ma za dużo tych ciał ketonowych i po prostu czuje się osłabiony podczas postu, no to rzeczywiście jest to metoda na to, żeby jakby sobie podnieść tą energię, dodać sobie energii i na przykład wydłużyć ten nasz post o tych kolejnych parę godzin. Także no, taka jest moja odpowiedź. Ogólnie moim zdaniem BHB nie wyrzuca z postu. I też jeszcze ostatnie pytanie od Justyny, też związane właśnie z BHB. Czy po wypadnięciu z ketozy, aby szybciej do niej powrócić, BHB jest też zalecane? Jeżeli pomaga Ci to wrócić i dobrze się czujesz przy BHB, to jak najbardziej jest to jedna z metod stosowania BHB. O BHB zresztą jest osobny film, także zapraszam Cię do niego. Zasada jest taka, no wypadasz z ketozy, więc jakby nie masz tych ciał ketonowych, dostarczasz je sobie zewnętrznie i też Twój organizm dzięki temu powinien szybciej z tych ciał ketonowych korzystać, ale musi to być związane albo z ograniczeniem całkowitym czy dużym ograniczeniem kalorycznym, albo przede wszystkim z ograniczeniem węglowodanów. Jeżeli tego nie zrobimy i będziemy tylko suplementować BHB, no to jakby sztucznie wytwarzamy sobie ten stan, także to też nie jest coś, co nam rozwiązuje problem. No dobrze, to myślę, że na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania i odpowiedzi, ale za tydzień znowu się widzimy i będziemy odpowiadać na kolejne. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!